Patrycja Kazali apeluje o leczenie endometriozy. Patrycja Kazali na wiele miesięcy zniknęła ze sceny. Gwiazda takich produkcji jak Fala Zbrodni, Londynczycy, Rajskie Klimaty oraz Na Wspólnej czy Rancho była na tyle rozpoznawalna postacia. Zaangażowano ją do udziału lub prowadzenia różnego rodzaju show. Kazali wystąpiła w Tańcu z Gwiazdami, Jungsan Dance, Po prostu Tańcz, X-Factor oraz Dance. Powodem tego zniknięcia miała być depresja. Jednak gwiazda ujawniła ponadto, że cierpi na nieuleczalną chorobę. Jest nią endometrioza. W niedawnej rozmowie z Pomponikiem Patrycja Kazali opowiedziała, z czym zmagają się kobiety chorujące na endometriozę. Przed kilkoma dniami w Sejmie dyskutowano o potrzebach pacjentek cierpiących na tę chorobę. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że opracowuje model kompleksowej opieki dla pacjentek z endometrioza. Co o pracach rządu dla kobiet z endometrioza Sadzi Kazadi? Reporter Pomponika rozmawia z aktorką. Wszelkie działania, które propaguje wiedzę, działanie, refundacje, leczenie i wszystko, co dotyczy endometriozy, jest na plus, mówi dla Pomponika Kazadi. Gwiazda jest zdania, że przede wszystkim potrzebna jest edukacja w tym zakresie. Sama długo zmagała się z chorobą i nie wiedziała, co jej dolega. Im więcej rozmów na ten temat, im większa świadomość, im więcej kompetentnych osób będzie się wypowiadało na ten temat, tym lepiej. Mało tego, doszły mnie już słuchy, nie wiem, czy mogę o tym mówić. Zatrwają już prace nad lekiem na endometriozę. Więc mam nadzieję, że za 5, 10, 15 lat kobiety nie będą musiały już tak cierpieć. Czego Patrycja Kazali oczekuje od państwa, jaka pomoc ze strony rządu byłaby satysfakcjonująca? Refundacja. No jak odpowiada bez zastanowienia. Operacja na endometriozę kosztuje parę dziesięć tysięcy złotych. Czysto. Więc to jest za kwoty, na które praktycznie nikt nie może sobie pozwolić. Plus drogie leczenie. Potem jeszcze hormonoterapia. Musisz brać hormony do końca życia, to też kosztuje. Wszelkie wsparcie finansowe. Oczywiście też wsparcie w edukacji lekarzy. To jest bardzo ważne, żeby jak najwięcej lekarzy było przeszkolonych w kierunku endometriozy, apeluje Kazadi. Endometrioza to choroba autoimmunologiczna, w której błona śluzowa macicy, endometrium, rozrasta się poza jamę macicy. Kobiety, które cierpią na endometriozę, przez długie lata czekają na właściwą diagnozę. W tym czasie nieleczona endometrioza rozrasta się i powoduje ogromne spustoszenie w organizmie kobiety. Dlatego tak ważne jest szybkie jej zdiagnozowanie. Magda Lucen to kolejna już znana osoba, która zabiera głos w sprawie endometriozy. Nie tak dawno Patrycja Kazali opowiedziała o tej chorobie w wywiadzie z Pomponikiem.